Rzecz o kliencie. Zaprasza Karol Bancerz. Dzień dobry z tej strony Karol Bancerz. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym fascynującym temacie. Jak wiecie doskonale, że Contact Center to jest takie miejsce, w którym zaczęło się wiele zawodowych życiorysów. No, przez branżę prze, szacuje się, że przewinęło się nawet 4 miliony Polaków. No i chyba nikogo nie dziwi fakt, że w sporej ilości przypadków praca na słuchawce dała tak szerokie spektrum możliwości. No, z jednej strony rozwoju, z drugiej strony poznania własnych umiejętności i odkrycia talentów oraz wzmocnienia tych kompetencji, które kulały przed rozpoczęciem zawodowej kariery. No i właśnie dzisiaj. O tym Wam opowiem. Karol Bancerz, pomysłodawca i wieloletni wydawca portalu CCNews.pl, od ponad 15 lat dostarcza na rynek w Polsce informacje o szeroko rozumianej obsłudze klienta, autor niezliczonej ilości opracowań i artykułów branżowych, ekspert i gość programów radiowych oraz telewizyjnych. Specjalizuje się w biznesowym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, efektywności i optymalizacji procesowej w zakresie obsługi klienta. w branży na słuchawkach pracuje według różnych szacunków, od 250 do nawet 350 tysięcy osób. Część z nich odbiera oczywiście telefony, część wykonuje, i to też nawet bym powiedział, spora grupa, obsługuje czy, czy to czaty, czy to e-maile, część z nich wykonuje takie połączenie telefoniczne po prostu sprzedając, bądź informując o różnych mm, czynnościach, które klient powinien wykonać, albo to właśnie za niego wykonała firma, ale wszyscy komunikują się tak naprawdę z klientami i nie bez z powodu, mówi się, że też Contact Center jest to taka pewnego rodzaju kuźnia kadr, bo tutaj zaraz po szkole, czy też no już jeszcze w trakcie studiów kształtują się prawdziwe perełki menedżerskie. No i ja chyba mogę powiedzieć, że należy do grona tych osób, które zaczynały swoją karierę w branży Contact Center i dlatego dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o takich kilkunastu rzeczach, sprawach, które sprawiły, że w branży contact center ja zdecydowanie poczułem się swobodniej, ale z drugiej strony ta branża mnie nauczyła zupełnie nowych rzeczy, o których dotychczas nie miałem zielonego pojęcia. Cicnews.pl Numer jeden w Polsce w kategorii serwisów newsowych dla branży Customer Care i Customer Experience. No i branża call center przede wszystkim stoi technologią. To działanie nowoczesnej technologii i taki kontakt człowieka z tą technologią sprawia, że w tej branży człowiek się może właśnie rozwinąć i tak naprawdę poznać zupełnie nowe kompetencje technologiczne. Mam tu chociażby na myśli sztuczną inteligencję, automaty, voicebot i wszystko to, co przyczynia się do efektywniejszej pracy telemarketera, ale też i efektywniejszej pracy contact center. Więc na pewno to pozwoliło nam na wszystkim chyba na poznanie, tego, jak w ogóle branża kontakt center funkcjonuje, No ale druga sprawa, to kontakt center mnie osobiście nauczyło przede wszystkim kreatywnego myślenia, przeciwciał, przeciwdziałania, jakby modyfikowania wszystkiego tego, co mamy do wykonania, tak aby klient finalnie został usatysfakcjonowany, żeby był on zadowolony i to myślę, że to jest taki drugi element, który w mojej karierze bardzo mi się przydał, no a przede wszystkim samodzielność w działaniu. Owszem, telemarketer nie jest jeszcze może taką osobą, która która bardzo chętnie działa samodzielnie, ale musimy pamiętać o tym, że ten telemarketer, który zaczyna swoją karierę właśnie w branży na słuchawkach, no, prędzej czy później awansuje. I właśnie ten awans jego sprawia, że coraz bardziej myśli on w taki sposób zarówno kreatywny, jak i też samodzielny. Co jeszcze nauczyło nas Kontakt Center? Mnie osobiście przede wszystkim samodyscyplinę. To, że trzeba było wstać o poranku, albo czasami nawet i w nocy, odebrać ten telefon od klientów, obsłużyć ich, spełnić ich jakby oczekiwania. I to też jest pewnego rodzaju samodyscyplina, bo zupełnie odchodząc od jakby wątku związanego z nauką, studiami. Zaczynamy w tym contact center spełniać się i pilnować pewnego reżimu naszego zachowania, naszych technik, które stosujemy i generalnie tego co w contact center się nauczyliśmy. No ale muszę tutaj od razu powiedzieć, że contact center mnie osobiście nie nauczył go czegoś takiego jak workflow balance. No bo wtedy jeszcze w zasadzie tego nie było. Tak naprawdę Contact Center pozwoliło mi na rozwinięcie skrzydeł, jeżeli chodzi o no, realizację różnego rodzaju projektów, obsługi klienta, ale nie nauczyło mnie tego, jak efektywnie wykorzystać swój wolny czas, aby, nie wiem, może się rozerwać, może po prostu najzwyczajniej się odpocząć. Coraz częściej, coraz więcej mówimy o Work-Life Balance i wydaje mi się, że coraz chętniej i coraz częściej do tego podchodzimy. No i bardzo Fajnie. Z drugiej strony to też pewnego rodzaju szkoła pokory i empatii ta branża nasza call center, bo z jednej strony obsługujemy tych klientów, którzy telefonują do nas z różnymi problemami, no a z drugiej strony staramy się jakby uniżyć swoją głowę i trochę tak posypiać sobie ją popiołem, aby no, spokornieć i, i podejść do tego klienta i jego problemów w bardziej taki emocjonalny i empatyczny sposób. No i wydaje mi się, że to też jest element jakiejś szkoły, którą w branży na słuchawkach realizujemy. Co jeszcze mnie nauczyła branża kontakt No przede wszystkim pracy zespołowej. Contact Center to tak naprawdę team. Mniejszy, większy, jeszcze większy to, to jest od kilkudziesięciu osób do nawet kilkuset w takim zespole. No i wydaje mi się, że ta praca zespołowa w branży kontakt Center i taka wspólna odpowiedzialność za wynik powoduje, że chętniej, ale też z drugiej strony jesteśmy też trochę przymuszeni do tego, aby grać w teamie, a nie być jednostką, która realizuje jakieś cele, bo wiemy doskonale, że te cele są dość wysokie i samodzielnie nie bylibyśmy w stanie tego zrealizować. Co jeszcze mnie nauczyła branża call center? Przede wszystkim planowania czasu. E, nauczyłem się pracy z kalendarzem. Kiedyś jeszcze to były notatniki, bo nie wiem, czy mam tutaj zdradzać, czy też nie. Ale w branż z branżą contact center jestem związany no, grubo ponad 15 lat. W związku z tym jeszcze nawet Google'a tak za bardzo nie było, więc trzeba było sobie radzić w wersji papierowej. No ale to mnie nauczyło przede wszystkim takiego skrupulatnego planowania czasu i bycia. Na przykład na różnego spotkaniu albo o czasie, albo chwilę nawet przed. Choć wiem, że w Polsce nie do końca lubimy być na na przyjęcia i być przed czasem, bo pani domu też potrzebuje jakąś chwilę na to, żeby przygotować się do przyjęcia gości. No ale planowanie czasu to na pewno coś, co z Contact Center. I ja, i pewnie setki innych osób mogło wynieść. No ale jak już jesteśmy przy planowaniu czasu, to warto też powiedzieć o zarządzaniu. No, fakt, że szeregowy telemarketer, który rozpoczyna swoją karierę, on potrzebuje jeszcze chwili czasu, aby nauczyć się zarządzania, ale ja się nauczyłem, wydaje mi się, dość szybko, bo przede wszystkim pierwszą taką funkcję kierowniczą zacząłem pełnić w branży Contact Center. No, powiedzmy, że po pół roku rozpoczęcia swojej pracy i przygody z tą branżą. No i z drugiej strony, trochę zostałem wrzucony na głęboką wodę i musiałem sobie jakoś radzić. I uznałem, że najwłaściwsza forma zarządzania zespołem ludzkim to taka forma, którą ja chciałbym mieć wykonywaną na sobie. Może to tak trochę brzmi chaotycznie, ale chciałbym być taki sposób zarządzany, w jaki czy ja bym chciał zarządzać, w taki sposób, w jakim sam chciałbym być zarządzany. To mnie nauczyło przede wszystkim pokory, to przede wszystkim nauczyło mnie słuchania i grania w zespole. A skoro grałem w zespole, to byłem też niemalże zobligowany do tego, aby pomagać innym do osiągania ich celów, a jednocześnie też celów zespołowych. Podcast dla praktyków i ekspertów obsługi klienta. Zdecydowanie też, Contact Center pozwoliło mi na otwarcie się na innych. No muszę przyznać pewnie część osób wie część osób nie wie, ale ja jestem takim trochę trybem introwertyka No i branża contact center i obsługiwanie tych klientów w tejże branży pozwoliło mi na trochę nauczenie się tego, jak radzić sobie z otoczeniem, jak radzić sobie z innymi. Ja w końcu mogłem podnieść głos powiedzieć coś do kogoś innego i odezwać się. No i rzeczywiście ta branża contact center tego mnie osobiście nauczyła. Czego jeszcze No jak już mówimy o mówieniu to przede wszystkim praca z głosem. Ja Normalnie mogę mówić zupełnie inaczej do mikrofonu, tak jak teraz mówię jeszcze inaczej, a przez telefon. No kurczę, no przez telefon zupełnie inaczej, e, zarówno ja wiem, że mnie inni słyszą, ale doskonale wiem, że przez telefon też każdy z nas zupełnie inaczej brzmi. Mamy troszeczkę cieplejszą barwę głosu, podobno, e, na pewno mówimy trochę bardziej basowym głosem. W przypadku mężczyzn, w przypadku kobiet, no to jest oczywiście troszeczkę inaczej, ale zdecydowanie zaczęliśmy m, myśleć o tym, o czym mówimy, w taki sposób, aby przekonać do naszych racji klientów, z którymi rozmawiamy. Inspiracje w obsłudze klienta. No właśnie, jeżeli mówimy o inspiracjach, to na pewno branża Contact Center każdego z nas nauczyła pewnego rodzaju. Umiejętności analitycznych. Paradoksalnie, ale w branży obsługi klienta i ta sama branża obsługi klienta jest bardzo, bardzo, bardzo zaraportowana. To znaczy, że mamy bardzo dużo różnego rodzaju KPI-ów, które powinniśmy albo staramy się wykonywać. Natomiast ta branża pozwoliła nam na jakby odkrycie pewnych zależności, które funkcjonują na rynku obsługi klienta. Wiemy doskonale, że żeby mieli, żebyśmy mieli wyższy poziom CX-u, to powinniśmy przede wszystkim zadbać o... Coś, co my w branży mówimy jako FCR, czyli rozwiązanie problemu już podczas pierwszego kontaktu z klientem. No i zdecydowanie te umiejętności analityczne i zdolności przewidywania, zarówno ruchu przychodzącego, jak i też ewentualnie takich elementów, o których mówiłem, czyli tego CX-u i tych FCR-ów serwis levelów, i wszystkich innych rzeczy, które dziwnie może dla osób po stronach brzmią, to to powoduje, że nasze umiejętności analityczne, i właśnie te przewidywania starają i stają się coraz lepiej i coraz doskonalsze. Z drugiej strony podczas pracy w contact center, szczególnie kiedy zajmujemy troszeczkę wyższe i bardziej może nawet eksponowane stanowiska, to zaczynamy sobie w pewnego rodzaju no, zdawać sobie z tego sprawę, że się coraz częściej i coraz bardziej stresujemy. I w branży tej ja osobiście powiem szczerze, że nauczyłem się przede wszystkim kontrolowania tego poziomu stresu. No i dzisiaj, jeżeli jakakolwiek sytuacja stresująca gdzieś mnie dopadnie, no to się tym za bardzo nie bo doskonale wiem, że mój stres, moje zdenerwowanie nie będzie miało absolutnie żadnego wpływu na to, czy ten problem, z którym się zderzyłem zostanie przeze mnie rozwiązany, czy też nie. To powoduje, że niejako jestem też osobą, która stara się wpływać na inne osoby w takim właśnie wewnętrznym, a może nawet i zewnętrznym spokojem. Ja doskonale wiem, że organizując różnego konferencje, preleganci bardzo często się stresowali. I jakoś ten mój brak stresu i takie opanowanie powoduje, że ta druga strona, z którym rozmawiamy, czy gości, których przyjmuję, po prostu się odstresowują. Starają się być spokojniejsi i dzięki temu szybciej uzyskujemy efekt, który Chcielibyśmy tak naprawdę wszyscy uzyskać. No dobrze, no to w takim razie radzenie sobie ze stresem mamy już za sobą. To w takim razie porozmawiajmy o umiejętnościach sprzedażowych. To, w moim odczuciu, jest jeden z trzech głównych elementów, które, czy rzeczy, które, z których wynosimy tak naprawdę z Contact Center, czyli ta umiejętność sprzedaży, stosowania technik, nie powiedziałbym, że manipulacji, ale rzeczywiście doskonale wiemy, że sprzedaż bardzo często polega na manipulowaniu, w Stopniu klientami, chociaż wiem, że doskonale, że to słowo w zasadzie w słowniku naszym branżowym nie występuje, no ale nakłonienie kogoś do zrobienia dokładnie tego, czego my oczekujemy, no to jak inaczej można nie nazwać jak właśnie manipulacją. No ale stosowanie technik sprzedażowych to jedno, a drugie, druga sprawa to. Hmm, no przede wszystkim trzymanie pewnego rodzaju szybkości działania podejmowania decyzji. Branża Contact Center no nie lubi rozwiązań i rozciągłych rozmów. Co prawda to się z czasem zmienia, ale, ale nadal te rozmowy, szczególnie sprzedażowe, powinny być w miarę krótkie, to jest 3 minuty cztery. No, i proszę sobie teraz wyobrazić, że mamy dokonać sprzedaży przez w ciągu 4 minut. No to wymaga przede wszystkim pewnego rodzaju szybszego działania, szybszej reakcji na bodźce, które do nas spływają, a to powoduje, że mamy coraz mniej czasu na naukę właśnie tych technik sprzedażowych. I to jest jedna z przedostatnich rzeczy, a ostatnia rzecz, która mnie osobiście nauczyła. No I wydaje mi się, że tak naprawdę to jest chyba główna rzecz, która nauczyła nas każdego pracy w contact center. To jest przede wszystkim determinacja. No, nie ma co tutaj ukrywać, że nasza nauka i przekonanie, że powinniśmy dążyć do celu, do mm, uzyskania efektu, który został zamierzony przez naszych menedżerów, a może nawet i przez nas samych, powoduje, że ta determinacja nasza do realizacji jest coraz większa. I wydaje mi się, że to jest coś, co najchętniej i najczęściej wynosimy z branży pracując na słuchawkach. Mam nadzieję, że te, jak widzę, chyba 16 czy 17 pozycji, które mówiłem, sprawią, że troszeczkę bardziej podejdziecie do branży Contact Center z taką wyrozumiałością i uznacie, że może jednak ta praca na słuchawce wcale nie jest taka zła. Bo doskonale znam wiele osób, które pracują dzisiaj na stanowiskach na przykład prezesów spółek giełdowych, a siedzieli obok mnie, ramię w ramię, w sąsiednim boksie w Contact Center. To powoduje, że każdy z nas zdobył zupełnie nowe umiejętności. Jak wykorzystaliśmy te talenty, które gdzieś w tym zaciszu, a może w harmidrze Contact Center udało nam się wykrzesać, to pozostawiam już wasz, Wam, żebyście sobie sami rozważyli. A ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Rzecz o kliencie. Do usłyszenia. Odwiedź stronę ccnews.pl oraz zajrzyj na media społecznościowe.